Światowe Dni Młodzieży 2016 w Krakowie przeszły do historii. 3 lata przygotowań, tysiące wolontariuszy zaangażowanych w organizację i blisko 3 miliony pielgrzymów, którzy wzięli udział w spotkaniach modlitewnych z papieżem Franciszkiem. A co nam na dziś i na każdy kolejny dzień pozostawił papież Franciszek? Mateusz Godek, zapraszam na specjalne wydanie tematu dnia. A dziś w naszym studiu biskup diecezji warszawsko-praskiej, ksiądz Marek Sularczyk, szczęść biskup Boże. Biskup pomocniczy, szczęść Boże. Biskup pomocniczy, zgadza się. I pani Katarzyna Lubińska, dziennikarka i autorka bloga Bóg w Wielkim Mieście. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Księże biskupie, czy Światowe Dni Młodzieży w Krakowie odniosły sukces? To trzeba zapytać każdego z uczestników osobno. Ale ksiądz biskup uczestniczył. Ja mogę odpowiedzieć za siebie i jestem zdecydowanie zwolennikiem takiego twierdzenia. Tak, uważam, że to był cudowny, ważny, piękny czas i dobrze, że był. Dla księdza biskupa co tak najbardziej przemówiło podczas tych kilku dni? Oj, bardzo wiele różnych elementów. Trudno tutaj tak naprawdę wydobyć któreś z nich, bo doświadczenie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie jest tak niesamowicie bogate i o wiele bardziej przekraczające to, co media próbowały i potrafiły fantastycznie przekazać, bo to było przecież oczywiście to wszystko, co było związane z papieżem Franciszkiem, te wszystkie spotkania, gdzie papież nas gromadził w tak wielu różnych miejscach, ale to były również przecież grupy młodzieży, które były w Krakowie i w okolicach, i to dalekich okolicach, które tam przebywały, tam nocowały, tam się gromadziły przez 3 dni na katechezach, a skoro te grupy młodzieży, to bez wątpienia i ich wrażliwość, ich osobistość, ale to jest również cała sytuacja mieszkańców Krakowa, wielu fantastycznych ludzi, wielu nie było, ale wielu fantastycznych i przecież tej całej ogromnej rzeszy ludzi, która się pojawiła na sobotę i niedzielę. I kiedy się w niedzielę rano jechało w stronę Brzeg, jak nas przewozili biskupów na tę celebrę z papieżem po godzinie 5 rano, to od razu było widać, że to nie są pielgrzymi, którzy brali udział we wcześniejszych etapach, bo nie mieli tych sławetnych plecaków w cudownych kolorach. Na szczęście była śliczna pogoda, więc peleryn też nie musieli mieć, ale ewidentnie morze ludzi dalej szło w stronę Brzegów. I to się bez wątpienia widziało i każdy z nich, każdy z nas ma swoje niesamowite refleksje. Pani Katarzyno, jakie pani wrażenia? Pani też była na miejscu zarówno w sobotę podczas czuwania, jak i w niedzielę na mszy z papieżem. Tak, ja właściwie spędziłam prawie 2 tygodnie, bo jeszcze tydzień wcześniej pojechałam, żeby wziąć udział w takich duchowych przygotowaniach, rekolekcjach, które się tam odbywały w Kościele Mariackim z ojcem Adamem Szustakiem. Jeden z moich znajomych, którzy, bo dla mnie to były pierwsze Światowe Dni Młodzieży i jako dla dziennikarki debiut. I w ogóle pierwsze. Mhm. Jeden z moich znajomych, który był na 7 już edycjach, powiedział: zobaczysz, za tydzień będziemy wyjeżdżać stąd jako zupełnie inni ludzie. Pomyślałam sobie, że przesadza, że to trochę na wyrost, ale rzeczywiście to osobiste doświadczenie bycia tam, w tym tłumie ludzi, słuchania papieża, słowa, które myślę, że tak jak ksiądz biskup powiedział, to żadne media nie są w stanie tego opisać. To po prostu trafiało do serca. Myślę, że każdy gdzieś inne słowo czy zdanie zapamięta, czy jakoś inaczej te Światowe Dni Młodzieży przeżył. Ale dla mnie takim wzruszającym doświadczeniem było, bo były też w moim środowisku osoby niewierzące, tak? Ja też tam pracowałam. Jedna z osób niewierzących, takich sceptycznie podchodzących w ogóle do Światowych Dni Młodzieży, powiedziała mi pod koniec coś takiego: jeżeli Bóg jest, powiedziała, to On był właśnie tam. Więc to doświadczenie takiej wspólnoty, radości, czegoś, czego nie da się opisać, co było po prostu odczuwalne na miejscu, w każdym spojrzeniu, w każdym spotkaniu, w każdej tej piątce, którą sobie tam przebijaliśmy. A jeżeli chodzi o słowa, to podobnie, mówię, każdego dnia to było coś innego, ale taki moment jeden był dla mnie szczególny, kiedy papież powiedział: nie bójcie się, nazwą was marzycielami, ale nie bójcie się. To było dla mnie osobiście wzruszające, bo w tym świecie, gdzie wmawia się nam, co jest dzisiaj modne, co jest synonimem sukcesu, w którą stronę iść, wychodzi papież, mój papież, i mówi coś takiego: nie bójcie się, czyli nie bójcie się być marzycielami, nie bójcie się iść tą drogą Jezusa,
nie bójcie się tej postawy, nie wstydźcie się tego, to było dla mnie. No właśnie, papież powiedział, dokładnie zacytuję, mogą was osądzić, że jesteście marzycielami, bo wierzycie w nową ludzkość, która nie godzi się na nienawiść między narodami, nie postrzega granic krajów jako przeszkody i zachowuje swoje tradycje bez egoizmu i resentymentów. Nie zniechęcajcie się, dodał papież. No właśnie, bo te słowa papieża są bardzo często właśnie takie trafiające do serca, ale nie są to też słowa takie łatwe. Bardzo często papież jednak wzywa do tego, aby przekraczać siebie, aby nie zatrzymywać się właśnie w tej strefie komfortu. Ta metafora kanapy, myślę, że utkwiła w pamięci wielu pielgrzymów. Czy język papieża właśnie jest z jednej strony prosty, ale też stawia dość wysoko też poprzeczkę księży biskupie. Ale zasadniczo rzecz biorąc, papież przecież mówił o Panu Bogu. Od tego nie uciekajmy. Ja, jeżeli ktoś mnie pyta, jeżeli chodzi o refleksję na temat Krakowa, Światowych Dni Papieża, to ja zasadniczo idę jakby w dwóch kierunkach. Po pierwsze, jasno mówię, my nie jesteśmy po to, żeby recenzować papieża. Każdy z nas może ostatecznie rzecz biorąc powiedzieć, co z tego, co papież mówił, dotarło do mnie. I to jest najbardziej szczere i najbardziej uczciwe. A druga myśl to jest właśnie taka. Myślę, że w tej uczciwości zawiera się również przede wszystkim to, że papież zasadniczo rzecz biorąc wszystko koncentrował wobec Pana Boga, wobec tajemnicy wiary, tajemnicy miłosierdzia. Bo ostatecznie rzecz biorąc, czym jest miłosierdzie? My mamy bardzo różne skojarzenia i różne dajemy odpowiedzi, ale tak naprawdę, tak myślę, to jest taka moja katechetyczna refleksja na użytek szkolny również, że miłosierdzie to jest po prostu aktualne przeżywanie miłości Boga. I mówienie o Nim bez refleksji nad tym, w jaki sposób człowiek przyjmuje tego Boga, w jaki sposób Go przeżywa, jakie owoce to przynosi i co jest w stanie dać innym ludziom i za jaką cenę, to tak naprawdę będzie tylko zatrzymanie się na jakimś etapie, który już jest później. I jestem przekonany, że to jest właśnie to niesamowite i papież właśnie o tym mówił. Mówił o tej wierności, nawet to, co tu przed chwilą zostało wspomniane, że bądźcie ludźmi, którzy będą ludźmi Boga. Bez względu na to, jak świat na was spojrzy. To, co już dzisiaj, kiedy nagrywamy ten materiał, kiedy rozmawiamy, już mamy za sobą katechezę środową papieża, gdzie podsumowywał Światowe Dni Młodzieży i swój pobyt w Polsce. I właściwie ja nie jestem w stanie teraz dokładnie zacytować, ale myśl mniej więcej przecież była taka, że to, czego mieliśmy okazję zasmakować w Krakowie, tak naprawdę jest tylko jasnym świadectwem, że na przyszłość, jeżeli chcemy, żeby to wszystko, co jest wokół nas, w świecie, żeby przetrwało, żeby miało jakiś sens, musi być oparte na tych fundamentach i mieć te korzenie, które kształtowały od tylu pokoleń, tylu wieków, tylu epok to, co jest naszym doświadczeniem, a bez wątpienia jest to chrześcijaństwo, żywa obecność Boga. Właśnie ksiądz biskup wspomniał o przyszłości. Przy takich wydarzeniach jak Światowe Dni Młodzieży czasami pojawia się taki trochę syndrom rekolekcji, czyli kiedy wracamy z rekolekcji napełnieni duchem, radością i też to jest wszystko żywe, ale często no właśnie życie weryfikuje, po kilku dniach trochę emocje opadają. Jak Pani zdaniem te spotkanie z papieżem można wnieść w swoje życie jakby na stałe jakieś postanowienia czy decyzje? Jak to można byłoby przełożyć? Czy rzeczywiście Światowe Dni Młodzieży zakorzenią się? No, zostawmy tutaj w Polsce, wśród Polaków. To myślę jest bardzo indywidualne też, to zależy jak kto to przeżył. Ja mimo, że nastawiałam się przede wszystkim na pracę, bo to było moje pierwsze zadanie, żeby relacjonować, żeby być na miejscu jako dziennikarka, to gdzieś wymieniając się uwagami z innymi kolegami, koleżankami, dziennikarzami, pojawiało się takie stwierdzenie, że my nie jesteśmy tu w pracy, my jesteśmy tu na rekolekcjach i naprawdę te słowa po prostu tak trafiały do serca i teraz wiadomo, że od słowa wszystko się zaczyna. Czy to zostanie z nami? To już jest praca każdego z nas, indywidualna. Dla mnie na pewno takim wzruszającym, głębokim myślą taką, którą zapamiętam, która ze mną zostanie, to jest ta prawda o miłosierdziu, to co ksiądz biskup podkreślił. Czyli to, że w Kościele jest miejsce dla wszystkich. W Kościele jest miejsce dla grzesznika, w Kościele jest miejsce dla mnie, w Kościele jest miejsce dla ludzi, niezależnie od tego, skąd jesteśmy, jaką mamy pozycję społeczną, czy jesteśmy księdzem biskupem, czy dziennikarką ze stacji uważanej za niekatolicką. Dla każdego jest tam miejsce i myślę, że to poczucie jedności to jest coś, co otwiera jakąś drogę dla mnie, otwiera do Boga, do tego, żeby jednak tutaj być, jednak się starać mimo sytuacji, które jeszcze przyjdą, bo papież też podkreśla i mówi chociażby pierwszego dnia w oknie, przypominając tą historię wolontariusza Maćka,
On mówi też wprost, że bycie z Panem Bogiem nie zawsze oznacza wygraną tak po ludzku, tak jak my byśmy chcieli to widzieć. I ja często mam też takie swoje doświadczenie, że modlę się o coś, ale tego nie dostaję. I wtedy przychodzi taki kryzys i też ludzie, którzy do mnie piszą na blogu, właśnie często w takim momencie od Kościoła odchodzą, bo proszą, a nie dostają, albo czują, że nie zasługują. I ja myślę, że ta wiadomość o Bogu miłosiernym, o którym papież tam mówi, to jest coś, co może rzeczywiście zmienić moje życie na pewno. Chciałabym, żeby zmieniło, żeby to nie były tylko słowa i żeby to nie była taka emocyjka, bo teraz sobie pokazujemy zdjęcia, mówimy jak było, trochę się ekscytujemy. Chciałabym, żeby to rzeczywiście zostało w sercu, żeby go też nie zawieść, ale go mówię Boga, a nie papieża, bo to jest jednak tylko jego wysłannik tutaj, tylko Jasz. Księże biskupie, to ksiądz z dużym doświadczeniem już apostolskim i duszpasterskim, jakie rady? Jak młodzi ludzie teraz, już kiedy już kilka dni minęło od Światowych Dni Młodzieży, że tak powiem, jak żyć po Światowych Dniach Młodzieży? Nie dam się wprowadzić ten kanał, nie dam się, bo od razu odwołajmy się do papieża Franciszka. On nawet nie tyle dawał rady, on stawiał pytania, na które człowiek sobie próbował odpowiadać. I myślę, że tutaj, jeżeli już cokolwiek byśmy mogli... Ale też mówił bardzo konkretne słowa na temat tego, żeby walczyć o swoją wolność, aby zostawić swój ślad tutaj, aby właśnie przyjąć swoje życie z wdzięcznością i radością. No i właśnie zachęcał do tego, aby zaczynać swój dzień od modlitwy, jako tego, co jest fundamentem, co daje nam siłę na cały właśnie dzień. Panie redaktorze, jeszcze raz, ja mówiąc tu o tym kanale, mam na myśli to, że bez wątpienia doświadczenie Światowych Dni Młodzieży bardzo jasno pokazało, według mnie, właśnie takie dwa fundamentalne elementy. Po pierwsze, niesamowite bogactwo i niesamowity dar, kiedy człowiek doświadczy Boga, wykraczający poza wszelkie różne formy opisania tego, bo tego się nie da do końca zdefiniować. A druga rzecz, to jest właśnie ta sytuacja, że człowiek staje bardzo osobiście wobec tej tajemnicy, i ma niesamowite wsparcie i niesamowitą siłę, kiedy inni są obok niego, kiedy tą drogą nie idzie sam. I myślę, że jeżeli jest ta główna rada, która by tutaj była, to zasadniczo jest taka, wykorzystajmy to. Oczywiste jest to, że każdy z nas musi to zrobić na inny sposób. Ja rozmawiałem wczoraj z moją siostrą, która jest babcią, i na przykład do niej bardzo mocno dotarła ta treść przekazu, którą papież powiedział na Jasnej Górze, kiedy mówił o babciach. Rozmawiałem niedawno z ludźmi, którzy mówią, a do nas dotarło to, kiedy we czwartek w Oknie mówił o małżeństwach. I proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę niejednokrotnie ktoś może powiedzieć, to był tylko mały epizodzik, mały fragmencik, jakiś akapicik. Kilka słów. Ale każdy poczuł się i przyjął, to jest o mnie, a jednocześnie to jest jakby pewne wskazanie dla mnie. To, wobec czego ja staję, co przeżywam, jakie jest bogactwo mojego życia, ale w związku z tym, jakie jest wyzwanie dla mojego życia. I tak będzie jakby na każdym etapie tego życia. A bez wątpienia, powtarzam, to, co tutaj wspomniałem, ogromnym kapitałem, który został u nas w kraju, został w naszych diecezjach, to jest ta społeczność ludzi, którzy tam byli, ale również, a może zasadniczo, ta społeczność ogromnej liczby wolontariuszy, młodych ludzi, którzy, jak zostało to zaznaczone, już tak naprawdę od 3 lat, z różną intensywnością, a już w ostatnich miesiącach to już z ogromnym zaangażowaniem i spora grupa ludzi, ludzi, którzy dawali siebie niejednokrotnie w zmęczeniu, w jakimś takim ogromnym wręcz wycieńczeniu, ale dla tego dzieła, dla innych, ale też nie zapominając w swoim życiu o poszukiwaniu właśnie takiej bardzo osobistej refleksji i relacji z Panem Bogiem. Dla mnie Światowe Dni Młodzieży, tak naprawdę one się już rozpoczęły na ładnych kilka dni, zanim pojechałem do Krakowa, już w tym takim epicentrum, że tak powiem, biorąc pod uwagę różne tajemnice i dary, i zwycięstwa, i moce Pana Boga, które się w ludziach dokonywały, a ja miałem okazję być towarzyszem tych wydarzeń. Biskup Marek wspomniał o tym, jak papież właśnie trafia do różnych grup społecznych, i do tych młodych, i do starszych. Ja mam takie wrażenie, że papież Franciszek jest szczególnym papieżem, który też trafia do osób, które są trochę na obrzeżach Kościoła, albo w ogóle może z dala. W przemówieniu na Wawelu mówił o wartościach zarówno chrześcijańskich, jak i humanistycznych. Mówił o budowaniu mostów zamiast murów. Wydaje mi się, że bardzo często Franciszek właśnie wspomina o tym, abyśmy szukali tego, co nas łączy, szukali
podstawie języka i dialogu. Czy pani się zgodzi właśnie, że jednym z takich głównych przesłań papieża jest właśnie szukać tych ludzi gdzieś na obrzeżach i do nich też trafiać, zachęcać ich i pokazywać, że Kościół jest otwarty na nich? Ja właśnie zdecydowanie się zgodzę, ale też nie nazywałabym innych ludzi ludźmi na obrzeżach. Ja bym powiedziała, że wszyscy jesteśmy tacy sami. My ludzie wszyscy w Kościele szukamy. I ci ludzie poza Kościołem jesteśmy dokładnie tacy sami. Jedyne, co nas różni, że może my w Kościele wiemy, dokąd skręcić, do kogo skręcić po pomoc. I dla mnie to doświadczenie Światowych Dni Młodzieży będzie właśnie... Znaczy, to wyniosłam, że stojąc gdzieś w tłumie z różnymi ludźmi z całego świata, którzy pchali się na przykład pod oknem papieskim, spędziłam chyba ze 3 godziny, mimo że miałam jakąś tam akredytację i mogłam na nią wejść, to stałam ze znajomymi, którzy jej nie mieli. I widząc to, jak bardzo ludzie chcą być blisko, bo chcą być blisko przecież nie tylko po to, żeby zrobić sobie selfie z oknem, tylko oni muszą mieć jakieś pragnienie, chcą coś też usłyszeć tą dobrą nowinę. Potrzebują też nadziei. Przecież każdy z nas potrzebuje nadziei, radości, siły do tego, żeby kochać, żeby budować dobre rodziny. Każdy chce być szczęśliwy. To uniwersalne doświadczenie, potrzeba Boga, to będzie coś, co ja zapamiętam. A papież przecież mówił tak naprawdę często o prostych słowach, tak? To, co powiedział do małżeństw, proszę, dziękuję, przepraszam, pogodzić się przed snem. Przecież to jest taka uniwersalna zasada, żeby w ogóle dobrze żyć. Jeżeli mowa o tym doświadczeniu jedności, to ja też muszę powiedzieć, że to było bardzo wzruszające, bo spędziliśmy przecież godziny tam na brzegach czy na błoniach i w deszczu, i w słońcu, i bez jedzenia. Mnie się akurat tak zdarzyło, że wybrałam się zupełnie bez prowiantu i przede mną było jakieś 10 godzin właśnie w polu dosłownie. I idę tak i myślę sobie jeszcze z kolegą blogerem, rozmawiam, jak my teraz tutaj wytrzymamy. I nagle... jakiś wolontariusz, nie wiem, z drugiego końca świata stoi z taką torbą rzodkiewek i on te rzodkiewki rozdaje. Mówię sobie, rzodkiewka, uratowani! Więc tam były takie też momenty, a później, kiedy zdobyłam wodę, to dzieliłam się tą wodą z innymi 3 osobami. Padało, ktoś przesunął parasol i to doświadczenie, że my jesteśmy razem tak naprawdę rodziną, że te podziały, które codziennie się nam, nie wiem, wmawia, czy włączają się nam w głowie, jak jesteśmy tutaj w mieście, wracamy do swoich obowiązków. A tamto doświadczenie jedności jednak i tego, że wszyscy jesteśmy tacy sami i się potrzebujemy. Ja myślę, że tutaj też jest odpowiedź, jeżeli mogę trochę wejść w słowo. W jaki sposób można rozumieć to określenie, te peryferia? Zasadniczo rzecz biorąc, to chodzi o peryferia naszego życia. Bo my zasadniczo jesteśmy zagrożeni tym, że sobie stworzymy swój świat. I ja tak bym to odczytywał. Zresztą im dłużej wsłuchuję się i próbuję jakoś przyjmować to, co papież mówi właśnie o tych peryferiach, to ostatecznie rzecz biorąc mówi o tym, zobacz, że za granicami twojego życia są inni. Najpierw jest Pan Bóg, ale są inni. Jeżeli te peryferia jesteś w stanie przekroczyć, mówiąc krótko, otworzyć te drzwi, to co zostało tutaj wspomniane, tak w niesamowitych okolicznościach. Ja a propos tego czuwania pod oknem, akurat ja byłem w piątek pod oknem na Franciszkańskiej, po drodze krzyżowej na Błoniach. O, to ja też w piątek właśnie. Wow, no to właśnie wtedy. Ja doświadczyłem również takiej sytuacji, że kiedy tam doszedłem w stroju biskupa, więc w sposób oczywisty, kim tam jestem, to najpierw było takie zaciekawienie, zadziwienie. Widać było, że jakaś były chęci rozpoczęcia czegoś, ale przemówienie papieża blokowało na razie wszystko. Kiedy papież tylko skończył, nagle się okazuje, że przedstawicielki, najpierw jedna grupy jakiejś hiszpańskojęzycznej, prawdopodobnie z Hiszpanii, ale również i z Ameryki Południowej, poprosiła jedno błogosławieństwo. Jak jedno pobłogosławiłem, no to potem już inne prosiły. Potem jedna wyjęła różaniec, żeby pobłogosławić jej różaniec. To potem już widziałem, jak plecaki się otwierały i wyjmowali różańce, żeby je pobłogosławić. Myślę, że to jest również jakby właśnie ta tajemnica tej jedności. Ja też tam przechodziłem pod Franciszkańską w ogromnym ścisku, w takim wąskim korytarzu przy ścianie hotelu. I było tam tyle serdeczności, tyle otwartości, tyle pokoju, chociaż było dość ciasno. Ale to mówię, nawet i w takiej formie. Idzie kobieta z wózkiem i jest małe dziecko. W takich okolicznościach, które wyobraźnia podpowiada, mogą się skończyć nie wiadomo jak. Ale tak. Od razu wszyscy instynktowni, jest małe dziecko. Trzeba zrobić pewną przestrzeń.
wszystko było z taką otwartością, właśnie z taką serdecznością, że tak na dobrą sprawę my wtedy tych peryferii w ogóle nie widzieliśmy. Właśnie zastanawiam się, czy to trochę nie jest też tak, że właśnie takie wydarzenia jak Światowe Dni Młodzieży, one wyzwalają albo pozwalają ludziom jakby wreszcie otworzyć się właśnie na to miłosierdzie i też na to, co dobre w sobie i swobodnie żyć tym, co często w świecie tak zwanym trochę nam przeszkadza, bo jednak żyjemy w różnych strukturach, praca, nie praca i czasami wydaje nam się, że bycie dobrym jest bycie też słabszym. O tym też mówił papież, żebyśmy się nie bali być tymi, którzy żyją miłosierdziem, którzy są nazywani tak właśnie w świecie jako przegrani, jako ci, którzy nie potrafią żyć, ale byśmy mimo wszystko to wybrali. No i właśnie Światowe Dni Młodzieży, ta atmosfera, i również byłem kilka dni. No to dla mnie było niesamowite, to doświadczenie właśnie młodych ludzi i wszystkich tak naprawdę narodowości, którzy z taką radością, otwartością, życzliwością, z takim jakby postawą właśnie do drugiego człowieka byli i spędzali ten czas i tak naprawdę myślę, że też pokazali całemu światu, że młodzież, że my tutaj też Polacy jesteśmy otwarci i nie dajemy się tak naprawdę zepchnąć gdzieś w te takie stereotypowe patrzenie się na nas. Jak pani redaktor to widzi? Ja żałuję, że nie umiem przytoczyć dokładnie słów papieża Franciszka właśnie z tych Światowych Dni Młodzieży, kiedy on mówił o wychodzeniu ze swojej strefy komfortu i żeby nie dać się oszukać takiemu przekonaniu, że tylko ta strefa się liczy, że żyjemy w jakimś takim ciasnym miejscu, że świat jest po prostu większy i to, co ksiądz biskup mówił, że trzeba się otworzyć, że to jest ten pierwszy gest, żebyśmy właśnie się nie przyzwyczajali do tego, co mamy, gdzie jesteśmy, w którym miejscu, tylko trochę bardziej się rozejrzeli dookoła siebie i z większą może otwartością spojrzeli na drugiego człowieka. Ja myślę, że jest jeszcze również taki element, który chyba tam był w sposób jasny, widoczny. Mianowicie tam nikt chyba nie miał wątpliwości, dlaczego tam jesteśmy i kto nas jednoczy. Dla kogo my to jesteśmy? To był Pan Bóg. Oczywiście papież wyzwalał tę obecność Pana Boga, ale to był Pan Bóg. Tam się nie liczyły narodowości, nie liczyły się języki, nie liczyły się wyznania. Bo ja rozmawiałem z biskupem z Szampanii, który mówi, że w swojej grupie przywiózł jedną muzułmankę. I ona akurat wtedy to był piątek przed Drogą Krzyżową na Błoniach. On w rozmowie tam z nami, biskupami, akurat jego grupa była wcześniej w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, właśnie opowiadał, że ta muzułmanka właśnie wtedy w piątek przyszła do niego i mówi, że to, co ona tu widzi, czego doświadcza od tylu dni, to widzi, że chrześcijaństwo jest takie wspaniałe. I ja jestem przekonany, że to był właśnie pewien, jest jakby pewna odpowiedź, dlaczego to tak było. Bo cała reszta nie była ważna. My wiedzieliśmy, dlaczego tam jesteśmy. I myślę, że to też jest jedno z takich przesłań, które zostaje nam na przyszłość. Na dzisiaj, na każdy kolejny dzień, żebyśmy potrafili zobaczyć, że ta obecność i ta tajemnica Pana Boga jest ciągle wpisana w nasze życie i ona ciągle powinna, ona nas jednoczy. Mamy tę niesamowitą szansę, że jutro zaczynają wyruszać pielgrzymki z Warszawy i będzie tak naprawdę jakiś kolejny taki etap właśnie tych darów, tych tajemnic. Ludzie idą znowu właśnie po to, żeby dać się połączyć, może właśnie, żeby przeżyć ten czas dla Boga i z Bogiem, w tym wypadku w czasie pielgrzymki. Piękne słowa podsumowania. No właśnie, bo Światowe Dni Młodzieży tak naprawdę się nie kończą. O tym też w niedzielę mówił papież, wspominając, że tak naprawdę możemy powiedzieć, że Światowe Dni Młodzieży zaczynają się dziś i będą trwać jutro. To jutro będzie trwać cały czas. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie do naszego studia. Przypomnę, naszymi gośćmi był biskup Marek Solarczyk oraz Katarzyna Olubińska. Dziękuję Państwu. Państwa chciałbym jeszcze zaprosić na relację telewizji Salwy właśnie z rozpoczynającej się pielgrzymki do Częstochowy. Telewizja Salwy będzie relacjonować z każdego dnia tutaj, również łącząc się z pielgrzymami. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia.